przez pozew przeciwko Kaczyńskiemu, ten może nawet stracić swój dom. Natomiast Elon Musk ma plan przejęcia całego Twittera. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym, że nowe materiały pojawiają się codziennie dwukrotnie o 6.30 i o 18.00 każdego dnia, dlatego jeśli nie chcecie niczego przegapić, być stale na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju i na świecie, to koniecznie klikajcie przycisk subskrybuj, jak oglądacie to na YouTubie, lub lajka, jak oglądacie na Facebooku. Dzięki Wam bardzo serdeczne, a my już lecimy z pierwszym tematem. Nie wiem jak było, ale przypominam, że wobec Krzysztofa Brejzy padły poważne zarzuty o przestępczą działalność. Nie byłem w żadnej sprawie. Kaczyński może stracić dom? Chodzi o sprawę Brejzy. Krzysztof Brejza wytoczył pozew sądowy prezesowi PiS za słowa, które padły w kontekście inwigilowania polityka za pomocą Pegasusa. Zdaniem obrońcy Jarosława Kaczyńskiego spełnienie żądań Brejzy wynikających z pozwu może podciągnąć za sobą koszt nawet kilku milionów złotych. Pozwany nie jest osobą majętną, przekonuje prawnik Kaczyńskiego. Reprezentujący go, mecenas Bogusław Kosmus stwierdził, że wykonanie żądań wynikających z pozwu sądowego senatora Krzysztofa Brejzy nie jest możliwe. Przypomnijmy, Brejza pozwał Kaczyńskiego za słowa, które padły w opublikowanym 7 stycznia bieżącego roku wywiadzie dla tygodnika Sieci. Zdaniem Brejzy prezes PiS insynuował udział senatora w tak zwanej aferze inowrocławskiej, pomimo tego, iż Brejza przez 4 lata trwania śledztwa nie został ani razu wezwany na przesłuchanie. Chodzi o postępowanie prokuratorskie w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w inowrocławskim ratuszu. Brejza żąda, aby tygodnik Sieci oraz portal W Polityce zamieściły na swoich łamach przeprosiny na koszt Kaczyńskiego. W Polityce miałoby wyświetlać je na stronie głównej przez 2 doby. Tygodnik Sieci musiałby je wydrukować na 3. stronie. Według mecenasa Kosmusa koszty zrealizowania takich żądań mogłyby opiewać na sumę nawet kilku milionów złotych. Choć jak twierdzi jednocześnie w oświadczeniu przekazanym Onetowi, może to być również suma kilkuset tysięcy lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Funkcja roszczenia niemajątkowego winna ograniczyć się do kompensacji. W niniejszej sprawie finalnie prowadzić może do zrujnowania sytuacji majątkowej pozwanego. Sytuacja, w której pozwany, aby odwrócić skutki swojej wypowiedzi, będzie zmuszony do sprzedaży domu i postawiony w sytuacji bankructwa, w żadnej mierze nie godzi się z funkcją i celami ochrony dóbr osobistych, wynika z uzasadnienia mecenasa Kosmusa, które cytuje portal. Zdaniem pełnomocnika prezesa PiS, Kaczyński nie jest osobą majętną. W zasadzie jedynie dom, w którym zaspokaja swe potrzeby mieszkaniowe, jest jedynym liczącym się składnikiem majątkowym, napisano w oświadczeniu. Pozwany nie będzie miał żadnych instrumentów, by wymusić na wydawcy zmianę zasad prowadzenia tygodnika, nawet jeśli miałoby to wynikać z sentencji wyroku, dodał jeszcze mecenas Kosmus, odnosząc się do żądania Brejzy, bo opublikowane zostały przeprosiny na 3. stronie Sieci. Warto przypomnieć, co dokładnie prezes PiS powiedział w styczniowym wywiadzie. To wtedy przyznał między innymi, że polskie służby specjalne rzeczywiście zakupiły izraelskie oprogramowanie szpiegowskie Pegasus. Jak jednak podtrzymywał, nie było ono wykorzystywane do inwigilacji polityków opozycji w roku wyborczym 2019, wbrew temu, co twierdzi sama opozycja. Żaden Pegasus, żadne służby, żadne jakieś tajnie pozyskane informacje nie odgrywały w kampanii wyborczej w 2019 roku żadnej roli. Przegrali, bo przegrali. Nie powinni dziś szukać takich usprawiedliwień. Te wszystkie opowieści pana Brejzy są puste, nic takiego nie miało miejsca, mówił Kaczyński. Przypominam, że on sam pojawia się w sprawie inowrocławskiej w poważnym kontekście. Jest tam podejrzenie poważnych przestępstw. Z wyborami nie miało to nic wspólnego, dodał. Te słowa stały się podstawą do wytoczenia wyżej opisanego pozwu. Afera dotycząca Pegasusa wybuchła tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Associated Press ujawniła wówczas, że Krzysztof Brejza był szpiegowany systemem Pegasus aż 33 razy. Od kwietnia do października 2019 roku, kiedy pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Ślady zainfekowania telefonu wykryło oraz przeanalizował kanadyjski Instytut Citizen Lab w Toronto. Ustalenia organizacji zajmującej się bezpieczeństwem sieci, telefon obecnego senatora Platformy Krzysztofa Brejzy został zhakowany 33 razy. Poczekajcie, może zasłonię roleta, bo coś się strasznie jasno zrobiło i będzie wyglądało jak, nie wiem, w niebie, a to przecież jest tylko Warszawa. No,
Chyba będzie nieco lepiej, chociaż teraz kadr nam się podzielił na dwie części. W każdym razie mamy tutaj konsekwencje, znaczy w sumie jeszcze konsekwencji nie ma, na razie są konsekwencje medialne lub polityczne tego, że wypowiada sobie Jarosław Kaczyński słowa na wiatr, coś co jest kompletnie niepotwierdzone, a co za tym idzie, oskarża innych ludzi o rzeczy, których potencjalnie nawet nie zrobili i nie powinien tego robić na pewno żaden polityk. Politycy powinni, zwłaszcza posłowie, już nie mówiąc o tym, że on jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, nie powinni sobie mówić takich oskarżeń od tak i rzucać ich w eter, bo po pierwsze uczą nas tego samego, że skoro oni tak robią, no to dlaczego my mielibyśmy tego nie robić, dlaczego media miałyby tego nie robić? A po drugie, jeśli faktycznie prokuratura nawet się tym nie chce zająć, a sądy, może się tak okazać, że będą bardzo stronnicze w którąkolwiek ze stron, to też nie pokaże sprawności działania naszego systemu. Jednak to, że on sobie od tak powiązał, tłumacząc swoje wykorzystywanie Pegasusa, który w Polsce w takich przypadkach, kiedy Brejza był przecież szefem kampanii opozycyjnej, a ci sobie go podsłuchiwali, kiedy on nawet nie miał i nie ma do tej pory statusu podejrzanego w tej sprawie, no i ten sobie to tłumaczy tym, że a, no bo to jest bandzior, no to to w ogóle mija się z jakąkolwiek logiką i prawem. TVP tym grzeje. I tak realnie rzecz biorąc, jak zapytacie przeciętnego odbiorcę telewizji TVP Info o Brejzę, no to wam powie, że to jest bandzior inowrocławski. I okej, może jest, nie mówię wcale, że nie jest. Ale tak samo on jest bandziorem inowrocławskim, jak Kaczyński jest innym bandziorem. Warszawskim czy żoliborskim. Może Kaczyński sprowadza kradzione samochody z Niemiec i sprzedaje na lewo. Kto wie? Może tak być. Tak samo jak Brejza może być bandziorem inowrocławskim. Takich oskarżeń bez żadnego dowodu, w szczególności przez wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, pod którym jest Zbigniew Ziobro, tak realnie rzecz biorąc, i ma wszelkie dostępy do akt prokuratorskich i mógłby sobie takie rzeczy weryfikować, nie powinny absolutnie takie oskarżenia padać. Bo ja też mógłbym teraz oskarżyć Kaczyńskiego o cokolwiek i to by się rozniosło w mediach. Poniósłbym za to odpowiedzialność. Na pewno za coś takiego zajęłaby się mną od razu prokuratura, nim się nie zajęła. Miejmy nadzieję, że właśnie będzie, przynajmniej tak dla przykładu, żeby trafił na sędziego, który będzie przynajmniej neutralny i faktycznie go w jakiś sposób ukaże. Wiadomo, to jest prezes partii rządzącej, pewnie coś wymyślą, ale jak będzie za bardzo kombinować, to to już zupełnie wyjdzie, jaką wielką ma pomoc od państwa, od spółek Skarbu Państwa, jeżeli nagle się okaże, że przegra tę sprawę i będzie musiał kombinować, żeby jednak nie stracić tego domu, a bardzo ciekawie byłoby go zobaczyć w wynajętej kawalerce. Po prostu takie słowa nie powinny padać. Na początku, kiedy była ta afera z Pegasusem, wypierał się całkowicie. Mówił, że nie wie kompletnie, co to jest jakiś Pegasus, coś tam usłyszał w gazecie, ale on się na tym nie zna, a w ogóle to ma stary telefon, na który nie da się włamać i radzi każdemu mieć ten sam. Kiedy później zmienili narrację i pomyśleli sobie, że dobra, tego już się nie da ukryć, korzystaliśmy niezbyt legalnie, śledziliśmy opozycję, śledziliśmy dziennikarzy, czytaliśmy im wiadomości i tak dalej, podsłuchiwaliśmy ich, to powiedzmy, że to było w celach bezpieczeństwa, toczą się postępowania, a jakie postępowania? Nie powiemy, bo są tajne. I nagle zmienił retorykę, tylko że trochę się zagalopował, bo jakby tylko powiedział, że no może tak było, ja nie wiem, bo nie zajmuję się prokuraturą osobiście, to możecie do pana Zbigniewa Ziobry z tym uderzać, ale podejrzewam, że wszystko jest zrobione zgodnie z prawem, czyli musiała być wydana zgoda sądu, wobec tego pana muszą być jakieś konkretne podejrzewania, chociażby nawet jeśli nie jest jeszcze w statusie podejrzanego, tylko no ciekawe jest to, że on w dalszym ciągu nie ma takiego statusu. Dało się to rozegrać lepiej, nie zrobił tego lepiej, jak widać on nie ma PR-owców takich, którzy odważyliby się w ogóle powiedzieć mu cokolwiek, co nie sprzyjałoby temu, co on chce powiedzieć i mówi wiele słów na wiatr, które tak sobie rzuca, strzela i oskarża różnych ludzi i fajnie by było, gdyby wreszcie poniósł tego konsekwencje. A jak wiemy, całe sądy, cała struktura nie jest jeszcze przejęta przez Prawo i Sprawiedliwość i jest mimo wszystko taka możliwość, że będzie ten sędzia sprawiedliwy.
wręcz prawy i sprawiedliwy. Byłoby to naprawdę bardzo ciekawe. Bo zobaczymy wtedy, kto Kaczyńskiemu pomoże nie stracić tego domu. Chociaż może dla przykładu ten dom straci. Lećmy może do kolejnego tematu, który jest równie ciekawy, bo inwestorzy, akcjonariusze Twittera mogą stracić Twittera, ale zyskać dużo kasy. Want to wait. It sounds like if he cannot get a deal consummated in some timely fashion, that he's going to pick up his marbles and go home. Elon Musk miał oficjalnie poinformować o chęci przejęcia Twittera. Właściciel Tesli i SpaceX zamierza przeznaczyć na tę transakcję około 41 miliardów dolarów i według jego słów ma to być ostateczna cena. To interesująca wiadomość w kontekście ostatniego zakupu akcji platformy społecznościowej przez Muska. Nie tak dawno informowaliśmy o zakupie przez Elona Muska prawie 10% udziałów w Twitterze, dzięki czemu szef SpaceX stał się równocześnie największym jednostkowym udziałowcem tej spółki. Jak się okazuje, nie zamierza na tym poprzestać. Właśnie pojawiła się informacja o złożeniu oferty na zakup całego serwisu. Musk zaoferował ponad 54 dolary za walor, czyli aż 38% więcej niż wynosiła cena akcji po zamknięciu notowań 1 kwietnia 2022 roku. Daje to łącznie ponad 41 miliardów dolarów. Oferent wysłał list do prezesa platformy Bretta Taylora, w którym tłumaczy swoją decyzję. Od czasu dokonania inwestycji uświadomiłem sobie, że firma ani nie będzie prosperować, ani służyć temu imperatywowi społecznemu w swojej obecnej formie. Twitter musi zostać przekształcony w firmę prywatną. Dodał również: moja oferta jest najlepszą i ostateczną. Jeśli nie zostanie przyjęta, będę musiał ponownie rozważyć moją propozycję jako udziałowca. That share, electric cars and reusable rockets, and says he now wants to turn Twitter into the world's quote platform for free speech. Here is CBS's Jonathan Vigliotti. Czyli dzieje się naprawdę grubo. Jak wiadomo, akcjonariusze Twittera chcieli zablokować możliwość jego dalszych transakcji, wrzucając go na jakieś stanowisko, gdzie miałby pewną odpowiedzialność na sobie i mógłby pewne rzeczy, o pewnych rzeczach decydować, ale na pewno nie mógłby przez bodajże 2,5 roku, z tego co dobrze pamiętam, wykupować więcej akcji. Nie zgodził się na to, nie wszedł do tego zarządu i teraz chce kontrolować całego Twittera, dając naprawdę bardzo dobrą ofertę, bo jest aż o 38% wyższa niż cena rynkowa obecnie Twittera i to może być taki złoty strzał dla tych akcjonariuszy, bo jeśli się nie zgodzą, to automatycznie akcje Twittera mogą nie być aż tak popularne, mogą stracić na swojej wartości, a co za tym idzie, ci, którzy zainwestowali w Twittera dużo, mogą relatywnie na tym stracić i może to być jedyna okazja na to, żeby wyprzedać te akcje w bardzo dobrej cenie. To jest automatycznie w ciągu jednego dnia wzrost o 38%. Takie wzrosty to są na Bitcoinie, a nie na akcjach normalnych, prywatnych spółek. Może mu się to udać, zobaczymy jak to będzie, ale sama ta informacja już ten sam tweet Max Bota dotyczący moderacji treści na Twitterze wywołał niezłe oburzenie internautów. Tutaj kilka wypowiedzi. Przeraża mnie ogromny wpływ na społeczeństwo i politykę, jeśli Elon Musk przejmie Twittera. Wydaje się wierzyć, że w mediach społecznościowych wszystko przejdzie. Aby demokracja przetrwała, potrzebujemy więcej moderacji, a nie mniej. Rozumiecie to? Potrzebujemy więcej moderacji, czytaj cenzury, czytaj niepozwalania na wpisy osób, które nie są wygodne z naszą narracją, żeby demokracja przetrwała. To czym jest demokracja? Czy demokracja nie jest tym, że każdy może dojść do głosu, o ile nie łamie prawa i nie krzywdzi nikogo? I dzięki temu my możemy podejmować demokratyczne wybory, jak chociażby złotowłosy były prezydent Stanów Zjednoczonych. On też nie popełnia żadnych czynów zabronionych, a wywalili go z Twittera, dlatego że nie był dla nich wygodny. To jest demokracja? Że my teraz nie możemy słuchać, co ma do powiedzenia jeden z głównych kandydatów opozycyjnych? Jest to absurd, ale ludziom i tak to przechodzi przez usta. Robiliśmy jakiś czas temu też sądy uliczne, w których pytaliśmy, czy w Polsce łamane są wartości demokratyczne. I tam też spotykaliśmy się z czymś takim, tak, w Polsce w ogóle nie ma demokracji i praworządności. A czemu? No bo Prawo i Sprawiedliwość cały czas rządzi. No i dopytujemy, no, ale to ludzie ich wybrali, to chyba w takim razie jest demokracja, skoro ludzie mogą wybrać coś, z czym się pan nie zgadza.
No, w sumie to tak. Zabić wolność słowa, by ocalić demokrację? Powiedz, że jesteś komunistą. Po prostu to powiedz, odpowiedziała przedstawicielka Marjorie Taylor Greene, która była wielokrotnie zawieszana przez Twittera za propagowanie fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń. Właściwie boisz się ludzi swobodnie dyskutujących o pomysłach i wypowiadających słowa. Boisz się wpływu na politykę, kiedy prawda nie jest cenzurowana. Obraża mnie twoja słabość. I właśnie tak dokładnie jest. Chen Wenhua, felietonista w chińskiej państwowej firmie medialnej, odpowiedział Butowi, prosząc o więcej cenzury dla interesów geopolitycznych USA. Aby demokracja przetrwała, wszystko, czego chce Max But, musi być narzucone odgórnie. Żartował popularny konserwatywny podcaster i ekspert Ben Shapiro. Cała hiperwentylacja ze strony troli Trumpist w odpowiedzi na ten post, twierdząc, że moderacja treści równa się faszyzm, jest dobrym przykładem najgorszych mediów społecznościowych, powiedział But w odpowiedzi dla swoich krytyków. To żrące tendencje należy ograniczać, a nie wzmacniać. Trumpowi nigdy więcej nie wolno pozwalać na Twittera. Taka jest ta wolność słowa i demokracja. Tego się domagamy my, obywatele, ludzie korzystający z serwisów społecznościowych. To my piszemy takie scenariusze. Nie ja, nie ty, ale my jako społeczeństwo. My sami domagamy się kontroli i cenzury. Tylko wtedy, kiedy jakaś treść nam nie odpowiada. Kiedy poglądy danego kandydata nam nie odpowiadają. Nie identyfikujemy się z nimi. Demokracja według demokratycznego społeczeństwa jest tylko wtedy, kiedy wypowiadać się mogą wyłącznie osoby, które są spójne z moimi poglądami. To jest absurd. Jeszcze... Też można się spotkać z takimi opiniami, że nie wolno czytać rosyjskich mediów czy chińskich mediów, bo to propagandówka. Tam nie ma wolności słowa. A u nas jest. Powodzenia. Trzymajcie się ciepło. Heja. Posłuchaj, co mówię ci, zło nie popłaca, a uciekamy się do zemsty, karma wraca. Posłuchaj, co mówię ci, zło nie popłaca, kiedy się obudzimy, obudzimy, jak to jest.